akcja Pokaż Szkodku, co masz w środku miała swój początek jeszcze podczas nauczania zdalnego i nasza pani psycholog Ola Berezowska jest inicjatorką, bo ona miała charakter terapeutyczny, natomiast jak gdyby wykroczyła poza te ramy. Dzisiaj inaugurujemy koncertem charytatywnym Serce przy sercu, a jutro cykl warsztatów w dwóch turach. Od takich plastycznych przez dekupaż, malowanie na wodzie, po również takie psychologiczne, gdzie będzie można w trakcie warsztatów zobaczyć, jak można radzić sobie ze stresem. Dzieciaki relaksują się i też mogą się dużo nauczyć, ale też jest to czas, w którym inni uczniowie pokazują swoją pasję, zarażają swoją pasją innych. Także tutaj jakby jest dwustronna wymiana, że możesz się nauczyć, ale możesz też pokazać to, w czym jesteś bardzo dobry i czym się interesujesz. Taka impreza odbywa się pierwszy raz, więc przecieramy szlaki, uczymy się, jak to dobrze zrobić. Mamy 42 warsztaty, rejestrowaliśmy analogowo. Nasi uczniowie, uczennice rejestrowali, mamy do zarejestrowania ponad 500 uczniów. Każdy z uczniów przychodził, wpisywał się na wybrany warsztat. Było bardzo dużo chętnych, jest około 42 warsztatów i zapisanych osób ogólnie jest około 500, więc to jest naprawdę duża ilość, więc jesteśmy zachwycone po prostu tym. Bardzo jest to ciekawe i można też się dowiedzieć nowych rzeczy i nauczyć, bo są bardzo ciekawe warsztaty i z różnych dziedzin. Warsztaty z makijażu, z samoobrony, z fotografii. I z jogi. Tak, i jeszcze tak. Z kółko pokera. Tak, i szachy też miały dosyć sporo osób było chętnych na szachy.